Ale ja uważam, że jeżeli cię noga boli i że nie będziesz mógł się poruszać, to kurwa nie walcz, niech walczy wiewiór. Ja to mam wrażenie, dobra, że tak analizujemy. Dobra, internet, to zrobimy trening, zobaczymy, potrafisz, że to... Ja wiem, że teraz pierdolisz pod kątem, włączyłeś swoją kamerę. Wcale dokładnie nie. Dokładnie nie, to robisz. Nie. Wyczułeś nie, kurwa moment i będziesz teraz pierdolony. I uważaj, bo ja zacząć drążyć. Mam wyjebane, serio, skończę, ucinam temat, serio, to nie, ja tego nie robię pod kątem wyświetleń. Ja mam fajne wyświetlenia, chłopie, na tym YouTubie, więc to mam. Ci mówię, ty masz do mnie teraz zarzut? Bardzo sucho patrzysz na pewne rzeczy. No to ci tłumaczę, no tak, czy jak ty byś miał informację od człowieka A, że nie może chodzić, a od człowieka B, że człowiek A walczył właśnie w sparring 15-minutowy, to byś powiedział, wszystko mi się skleja, czy byś pomyślał, coś mi się nie skleja, a to mi coś nie pasuje, nie? Więc zadaję normalne pytania, o co chodzi? A czemu ty tak krzyczysz? Przecież chyba się ciebie nie boję, ty krzyczałeś, ale ja się ciebie też nie boję. Przed chwilą ty się starałeś mnie zakrzyczeć, więc ci pokazuję, że ja też mogę. Przed chwilą tak, o, nie będziesz chodził po Wrocławiu. Przed chwilą nie miałem nie chodzić po Wrocławiu, a teraz co, żebyś mi nie groził, tak? Weź się za te baba, a nie za mnie stracę. No to co mi grozisz? Nie możesz? No nie możesz, bo jesteś człowiekiem. Jak się zachowałem, no? Ja się cieszyłem, no a co? A ty będziesz mi mówił po małki pisować? Nie zastrałem się. Nie zastrałem się. A ja cię mogę tu rozdać, ale to się nie prój, to co? W internecie, a to ty się prójesz w internecie. To ty się prójesz. Do mnie, bo ja skomentowałem, jak nie kumasz. Skomentowałeś. No właśnie. No. Przecież że źle to zrozumiałem, bo byś został w p***e już tutaj. Rozumiesz, nie, nie zrozumiałem. No to chuj w dupę. Tobie w dupę, chuj. Rozjebcie tu, ale macie tu rozjebcie. Kondonie, kurwa, cię rozjebcie za chwilę tu. Wyszanuj, to ty, kurwa, nie zapraszasz mnie, kurwa, to obchodzi. Wyzywam cię. Ty jesteś obstrusem, kurwa. Mogę cię rozjebać jak chcesz tu za chwilę, jak coś ci nie pasuje. Mogę cię rozjebać tu jak chcesz. No ja też widziałem, że gdzieś tam walnąłeś tego kibica, więc... W filmiku nie było widać, żebym kogokolwiek uderzał. Przechodziłem tam obok, ale jestem niewinny. Kurda, się poczułeś? Poczułeś? Tak, teraz? Ja do Kasi oczywiście, że ochroniarzy, kurwa! Ciebie ty to kurwa! Przytypić nie umiesz! Ty Harajas, bira! Gdzie jest ta szmata?